Mamy wakacje, za oknem prawdziwy żar, słońce no dosłownie pali. Dlatego nie mogliśmy się ubrać dzisiaj inaczej niż po prostu letnio, bo inaczej byśmy po prostu spłonęli żywcem. No ale cóż, to jest doskonały moment, żeby porozmawiać o czymś naprawdę gorącym, czyli o saunowaniu. A dokładnie o tym, że w ten weekend nasz saunamistrz Radek Sieraj, tak zwany bułgarski pocisk, został mistrzem w klasyku PTS saunowania, także jest mistrzem mistrzem. No i reprezentował obiekt, czyli Chełmski Park Wodny, który zaprojektowaliśmy, więc jest to jeszcze okazja świetna, żeby porozmawiać właśnie o tym związku architekta ze swoim obiektem. Zostańcie utworem. Zostańcie z nami. Słuchajcie, dzisiaj też testujemy nowy format, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na naszym kanale. Ale to nie jest pierwszy raz, kiedy właśnie eksperymentujemy, bo nawet na samym początku mieliśmy kilka pomysłów właśnie związanych też, pierwszy taki odcinek testowy, który nagrywaliśmy, był związany na przykład z saunowaniem. To był troszeczkę inny format, o tym porozmawiamy sobie na koniec. Ale przejdźmy już do tematu odcinka, czyli samego saunowania, a tak naprawdę saunamistrza, bo mamy właśnie tę niezwykłą historyczną chwilę, gdzie Radek Sieraj został tym mistrzem Polski w saunowaniu. Ale co to znaczy być saunamistrzem? W czym on jest tym mistrzem? No. Obiekty, które projektujemy i trend na świecie powoduje, że w saunach tworzone są całe kompleksy, a te kompleksy saunowe, saunaria, mają w sobie seanse saunowe, czyli miejsce, gdzie przeprowadza się, niektórzy mówią, rytuał, gdzie saunamistrz prowadzi ten rytuał. On, to jest trochę pomieszanie pantominy z taką teatralnością. Jest to spektakl obrazu, dźwięku, gdzie saunamistrz poprzez wykorzystanie ręcznika lub jakichś innych gadżetów typu wachlarz rozprowadza tą temperaturę, ciepło i zapach, który znajduje się w kulkach śnieżnych po całym wnętrzu saunowym. Dzięki temu te 12-15 minut seansu jest bardzo ciekawe, umilone i fajnie spędza się ten czas. Nie jest to takie typowe siedzenie w saunie. Dlatego saunamistrz musi zaoferować nam jakąś ciekawą historię, jakieś ciekawe ruchy tym ręcznikiem oczywiście i dzięki temu ten spektakl jest dla nas ciekawy. Co ciekawe, saunamistrzem może być mężczyzna lub kobieta i w mistrzostwach Polski rywalizują wszyscy razem. Są zawody w pojedynkę, czyli single, jak i można grupowo, w sensie dwie osoby, nawet trzy się zdarzają w zależności od wielkości sauny. Także jest to niesamowicie ciekawa rzecz i bardzo polecamy to, żebyście uczestniczyli w takich eventach. One się odbywają w tym roku. Mistrzostwo Polski odbywało się w naszym obiekcie w Rudzie Śląskiej w Aquadromie. No właśnie, to jeżeli już mówimy o naszych obiektach, to my już nad tymi obiektami basenowymi pracujemy naprawdę długo, tak? To już są lata, w przypadku na przykład aquaparku w Tychach to już jest 12 rok pracy przy jednym obiekcie. No i trzeba powiedzieć wprost, tak, te obiekty, ta praca nie kończy się tylko i wyłącznie w momencie oddania projektu klientowi, a nawet zakończenia budowy samego obiektu. A jak ty to widzisz, Andrzeju? No, to ciekawe pytanie, bo w naszym przypadku ta współpraca, ta łączność z obiektem jest bardzo mocna, ta więź, i bardzo długa. Zaczynamy już od analiz. Robimy na podstawie tego koncepcję. Te koncepcje przeradzają się w projekty budowlane, a one wykonawcze, po to, by stworzyć, wybudować nowy obiekt. Prowadzimy podczas tej budowy nadzór autorski, o tym też było już w odcinku, polecam. I ten nadzór autorski między innymi przeradza się w te otwarcie, bo chcemy, żeby ten obiekt dobrze wystartował. Ale to nie tylko, bo potem przechodzimy do tego obiektu, analizujemy, co zostało zrobione dobrze, przeprowadzamy różnego rodzaju badania. Ja między innymi przeprowadziłem doktorat z rozwiązań tyskich, ruckich, chełmskich i szczecińskich.
Także badamy, szukamy tych rozwiązań, jak również przychodzimy do inwestora i mówimy o tym, co funkcjonuje dobrze, co jeszcze nie zostało prawidłowo wdrożone, bo czasem inwestor nawet nie wie, co ma, tu na pewno Paweł będzie miał ciekawą historię o lampie, ale są różne rozwiązania i my jako ci autorzy całości jesteśmy w stanie pomóc inwestorowi doglądać tego obiektu, również sygnalizować jakieś sytuacje niebezpieczne, jak również poprawiać i te funkcjonowanie, jeszcze wdrażać nowe, no i dzięki temu ta historia, tak już Paweł wspomniał, toczy się nadal, tak, w sensie przez wiele, wiele lat i w tej chwili znowu rozbudowujemy tychy o saunarium właśnie, o dodatkowe baseny, tak, także związek tego projektanta jest bardzo duży, a oprócz tego poznajemy wspaniałych ludzi, bo chcemy rozwijać. I tak pojawił się pomysł na sauna mistrza, czyli wspieranie Radka. Ile to już lat z Radkiem pracujemy? No tutaj to już ciężko powiedzieć, to już są naprawdę lata. I tutaj w ogóle to też jest historia sama w sobie, tak? Ponieważ Radka spotkaliśmy pierwszy raz właśnie na Mistrzostwach Polski w Czeladzi parę lat temu, gdzie delegacja z Chełma, tutaj osoby, które tworzyły ten obiekt z ramienia miasta, czyli Zbyszek i Mirek, których tutaj serdecznie pozdrawiamy, przywieźli takiego no, zahukanego chłopaka, który tak naprawdę wcześniej po prostu był trenerem, znaczy no, uczył pływania, tak, na obiekcie chełmskim, jako po prostu osobę, która będzie teraz saunamistrzem. No i tak po krótkiej rozmowie, po zobaczeniu jego umiejętności, my tutaj z Andrzejem stwierdziliśmy jasno, to jest kurczę gotowy materiał na mistrza, znaczy może gotowy, oczywiście to wszystko trwa. Trzeba było szlifować, ale zauważyliśmy to, że no, jeżeli chłopak uwierzy w siebie, to na pewno będzie super. No i tak się zaczęła ta powolutku historia nasza i Radka, który dzisiaj oczywiście w ten weekend zdobył Mistrzostwo Polski. No i tak krok po kroku, tak, parę lat później, jak już Radek zaczął sobie wyrabiać renomę tam w Chełmie, przy okazji otwarcia jednego z naszych obiektów basenowych w gminie Lubartów, odwiedziliśmy Chełm, gdzie właśnie po seansie saunowym mieliśmy okazję porozmawiać z Radkiem. No i tak w takiej luźnej rozmowie zrodził się na przykład pomysł filmu promocyjnego pod tytułem Sauna Mistrz, który promował zarówno obiekt, okolice, wspaniałą okolicę Chełma, jak i oczywiście ten kunszt sauna mistrza, ten fach sauna mistrza, którym obecnie zajmuje się Radek. Radek stwierdził wtedy, że to fajny pomysł, ale że pewnie nigdy nie powstanie. No, nie było to zbyt szybko, ale powstał filmik. Filmik jest do zobaczenia w internecie. Tutaj link oczywiście. No i tak powolutku Radek zdobywał doświadczenia, a myśmy po prostu na tyle, ile mogliśmy, wspieraliśmy go. No i tak nawet przy pierwszych jego poczynaniach konkursowych również byliśmy gdzieś tam obecni. Wiem, Andrzeju, że ty się dosyć mocno tutaj też angażowałeś w ten temat. No bo trzeba było jakoś zacząć i może nie każdy architekt ma takie podejście, bo nie wszystkie obiekty wymagają, nie są tak konkurencyjne, czy nie wymagają kwestii stopy zwrotu, tak? Czyli na przykład taka mieszkaniówka no, nie musi zarabiać na siebie jakoś specjalnie, natomiast aquaparki muszą przyciągać olbrzymią ilość ludzi i ci ludzie muszą chcieć wydawać te pieniądze, więc co zrobić? No trzeba podnieść jakość i standard, więc rozmawialiśmy z inwestorem, wtedy już z prezesem parku i powiedzieliśmy, no trzeba coś w tym stronę poczynić, czyli właśnie wesprzeć saunarium, bo one przynosi duże dochody i tak rozpoczął się program tworzenia tych występów saunowych. Ale Radek nie wiedział, jak zacząć, a my trochę mamy artystycznego zacięcia, więc proponowaliśmy mu różne rozwiązania, przedstawiliśmy mu w ogóle, jak to wygląda, zabraliśmy na szkolenia, bo te empiryczne doświadczenia, jak już mówiłem wcześniej, przydają się nie tylko w architekturze, ale też w innych zakresach. No i w efekcie Radek razem z Mateuszem Kupińskim zajęli 7. miejsce na Mistrzostwach Świata. W deblach. Razem po prostu osiągnęli niesamowity sukces. I to już świadczyło o tym, że już niedługo nasz mistrz zostanie mistrzem Polski. No i w końcu dzisiaj się tego doczekaliśmy.
No, a Helm jest teraz takim, można powiedzieć, no, niekwestionowanym liderem i takim centrum saunowania właśnie na wschodzie Polski. No dobra, słuchajcie, to jeszcze teraz taka ciekawostka, o czym w sumie wspominaliśmy na początku, o tym szukaniu naszego pomysłu i formatu na ten kanał. Tak jesteśmy, że tak powiem, zżyci z tym saunowaniem, że pierwszy odcinek naszego kanału prowadząc architekturę został nagrany podczas zeszłorocznych Mistrzostw Świata, gdzie właśnie Radek z Mateuszem Kupińskim zajęli 7. miejsce. No tylko, że nie został wyemitowany, ponieważ, no jakby to powiedzieć, jest do dzisiaj między nami troszeczkę mówiąc kontrowersyjny. Nie poszliśmy tą drogą, tak to nazwijmy. Szukaliśmy po prostu swojego stylu, jest on odrębny od tego, co dzisiaj tworzymy tutaj na tym kanale, aczkolwiek nie jest powiedziane, że może właśnie powinniśmy pójść tą drogą. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ten odcinek w całości wyglądał i jak nam wyszedł, no to słuchajcie, zostawcie łapkę w górę. I umówmy się tak, jeżeli tych łapek pod tym filmem będzie 100, to po prostu opublikujemy ten filmik w całości. Podsumowując odcinek. Nasz kontakt z obiektem, ta więź jest bardzo trwała i zaczyna się na bardzo wczesnym etapie. Trwa latami przez różne procesy tego budynku po to, żeby ten obiekt był jak najlepszy, tak żeby dobrze w nim się czuć, żeby użytkownicy mieli z tego jak najwięcej frajdy. Podczas tej podróży spotykamy mnóstwo wspaniałych ludzi i tu jeszcze raz pozdrawiamy i gratulujemy Radkowi Sierajowi, który został mistrzem Polski w saunowaniu PTS Classic. Na dziś to już tyle. Oczywiście zachęcamy Was do subskrypcji tego kanału. Jeżeli podobał Wam się ten format, to zostawcie łapkę w górę i szczególnie, jeżeli chcielibyście również zobaczyć ten bonusowy odcinek. No i cóż, do zobaczenia za tydzień. Cześć!